kochani, dzisiaj rano Duch Święty obudził mnie tak około 6:45, mniej więcej, nie wiem, może to była 6:30. Zacząłem czytać z Mateusza o pannach mądrych i głupich. I kochani, te znacie wszyscy tą, może nie wszyscy, ale jak nie znacie, to spróbujemy zaraz przeczytać z Biblii. Głupie panny wzięły, może przeczytajmy. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. To jest mowa o kościele. Te 10 panien to jest obraz kościoła, bo kto wyszedł na spotkanie oblubieńca? Kim jest oblubieniec? Kim jest oblubieniec? Jezus, amen. I zbierzamy wszyscy na wesele baranka, tak? Amen. Więc 10 panien to jest obraz kościoła. Czytamy dalej. One wyszły i wzięły swoje lampy. 5 z nich było głupich, 5 zaś było mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny. Zobaczcie, wszystkie się zdrzemnęły. I oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam troszkę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, to też przypomina mi coś z Biblii, panie, 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 otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. W tej przypowieści mamy obraz Kościoła. Ja wierzę też, że dzisiaj to się dotyczy nas wszystkich i naszych kościołów. Mi bardzo Bóg położył w serce Kościół, chociaż ja większość czasu w zasadzie jestem tak jakby no, w świecie, ewangelizuję, jeżdżę, śpiewam o Jezusie, śpiewam uwielbienie, śpiewam piosenki ewangelizacyjne, ale gdzieś Bóg bardzo mocno położył mi na sercu Kościół. Mamy tutaj obraz Kościoła. Zobaczcie, tak jakby jest na pół przedzielone dokładnie. Pół Kościoła śpi, a pół Kościoła ma lampy, w których jest wystarczająco dużo oliwy. Co to znaczy? Myśleliście kiedyś o tym, co to znaczy? Ha. Lampa, ja bym powiedział dzisiaj tak, lampa to jest symbol twojej wiary. Jaka jest twoja wiara? Czy twoja wiara jest naoliwiona, czy ona już jest wyschnięta? Czy twoja wiara jest świeża i może płonąć, czy twoja wiara jest sucha? Ty przyzwyczaiłeś się do swojej wiary. To jest, ona jest taka sama. Wiecie, w innym wersecie Biblii też mowa, że wiara, że tarcza to jest wiara, tak? Że wiara jest tarczą. Tarcze w tamtych dawnych czasach wojownicy dzisiaj używają, wiecie, gazów, rakiet, kałasznikowa, czegoś tam jeszcze, nie? W tamtych czasach były tarcze po prostu, dzidy i tak dalej. Żeby po prostu tarcza się nie rozbiła w momencie ataku, po prostu, wiecie, rośli faceci, wiecie, walczyli po prostu o swoje dzieci, o swój kraj. Żeby się tarcza nie rozwaliła, ona musiała być non-stop naoliwiana. Ona musiała być konserwowana, żeby ona była twarda, żeby nie straciła, bo z czego się robiło tarcze? Tarcze się robiło ze skóry, tak? Skóry zwierząt pewnie, tak? Proszę? Jak? Nie wiem, czy metal był wtedy, wszystko jedno. No może był. Ale tarcze trzeba było naoliwiać. Świeżym olejem. Dzisiaj odnosimy to do naszej wiary.
Czy nasza wiara, czy jesteśmy gotowi na śmierć, kochani? Czy jesteśmy gotowi na przykład żyć w takim kraju, gdzie po prostu za pójście na takie nabożeństwo miałbyś po prostu już, byłbyś wpisany na listę i byłbyś już regularnie miesiącami prześladowany. Czy byś przyszedł wtedy? Zastanów się. Ja bym przyszedł chętnie. Co mi tam? Co mi tam po tym życiu? Amen? Więc zobaczcie, obraz Kościoła. Część Kościoła zorientuje się zbyt późno i przyjdą do tych, którzy regularnie płacili cenę za tą oliwę, za to namaszczenie, za tą obecność Ducha Świętego. Pielęgnowali, podgrzewali i podlewali ten ogień. Wiarą, słowem, modlitwą, trwaniem, tym, co Olga też mówiła, intymną relacją z Duchem Świętym. Poczytajmy. Zobaczcie, 10 werset, jeśli ktoś ma słowo, spójrzcie w Biblię. A gdy one odeszły kupować, widzicie? Nadszedł oblubieniec. Co to znaczy? Kupować. Co to w ogóle, z czym ci się kojarzy słowo kupować? Halo, słuchacie mnie? Kupować. Z czym może się kojarzyć? Jest pomysł jakiś? Z pieniędzmi, bardzo dobrze. Tylko moja żona mnie słucha. Wy jakoś jesteście przerażeni czymś. Ja wam słowo Boże mówię. Z pieniędzmi. Co to są pieniądze? To jest nic. To jest kawałek papieru. Masz stówę jakąś? Pokaż mi chwilę. Albo 10 zł. Co to jest? To jest kawałek brudnego papieru, bo jeszcze ma bakterie i toksyny w sobie. Bo przekazywany jest z rąk do rąk. Tak? Co to są pieniądze? To jest nic. To jest śmieszne, że taki kult pieniądza jest po prostu pieniądza, marketingu i wszystkiego w świecie. To jest ten idol, tak? Co to są pieniądze? To jest nic. Pieniądze to jest przelicznik twojego czasu. Za swoją pracę dostajesz tam, nie wiem, 20 zł za godzinę, inny 30, inny 15, tak? To jest pieniądze, to jest nic. Tak? Ale my, Bóg chce, żebyśmy dla Boga poświęcali czas. Jak możesz rozumieć słowo, jak możesz mieć świeże objawienie, kiedy na przykład ciągle modlisz się tak samo do Boga, w taki sam, albo na przykład krócej, coraz krócej. I nie podtrzymujesz tej oliwy. Nie szukasz Boga, jeśli masz w życiu taki jakby duchowy korek, że jakiś stres, jakieś troski, jakieś inne rzeczy przytłoczyły. Łukasza 10, 38. To też wszyscy znamy, historia Marty i Marii. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. A ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi. A przystąpiwszy, rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej, więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, 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 troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. I zobaczcie, co takiego, popatrzmy w słowo, co takiego wybrała ta Maria, która wybrała dobrą cząstkę. Ona wybrała to, żeby siedzieć u stóp Jezusa i słuchać Jego słów. Amen? Kochani, każdy z nas powinien dostać słowo do swojego życia, takie centralnie słowo, takie jakby, wiecie, ramowe, umowa ramowa. Masz słowo do swojego życia. Nie jesteś powołany po to, żeby po prostu przychodzić do kościoła. To nie jest powołanie. Wielu ludzi chodzi do kościoła i nic z tego nie wynika. Kochani, ja chodziłem do kościoła od małego. Uczono mnie fajnych modlitw, fajnej gorliwości też. Byłem gorliwy bardzo w wielu rzeczach. Ale kiedy tylko wszedłem w wiek młodzieżowy, zacząłem się staczać. To jest bolesne, że w tamtych latach młodzież po prostu staczała się, kiedy miała 16-17 lat. Dzisiaj to już jest 13, 14 albo 12. Różnie to bywa. Amen? Tak to wygląda, kochani. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że śpimy. Więc zobaczcie, co jest grane. To jest też obraz Kościoła. To jest obraz dwóch wierzących. Tak jak w tamtej przypowieści, to jest obraz no, ogólnie kościołów, tak? Że są i takie, ale ogólnie też wierzących ludzi, pojedynczych osób. Tak samo tutaj widzimy taki prototyp chrześcijanina, który troszczy się, kłopocze o wiele rzeczy. Co to znaczy o wiele rzeczy? Bo to jest też mowa o wierzącym.
bo ona tak jakby usługiwała Jezusowi, tak? Troszczyła się o wiele rzeczy, ale nie to, co Jezus do niej powiedział. Jezus chciał, żeby ona najpierw poświęciła czas na intymną relację z Nim, żeby dowiedzieć się, co On jej powiedział. Więc kochani, my potrzebujemy takiej ramowej umowy z Jezusem na swoje życie, co jest naszym centralnym zadaniem generalnie w życiu. Ale potem, dzień w dzień, potrzebujemy cały czas chodzić z Panem. Słowo mówi, kogo Duch Święty prowadzi, ten jest Bożym dzieckiem. Kogo Duch Święty prowadzi. Amen? Teraz dużo, wiecie, mówi się o takiej, o łasce. Dużo, to jest bardzo modny temat w tej chwili, powracający. Ja generalnie wierzę w łaskę Bożą, tak, amen. Ale nie jako przykrywanie grzechów. Łaska nie służy do tego, żeby przykrywać grzechy. Jeżeli ja, powiedzmy, dzieci poszły na szkółkę, tak? Możemy rozmawiać sobie jak dorośli. Jeśli, powiedzmy, mąż i żona oglądają brudne filmy razem, żeby było im fajniej w łóżku, to nie jest okej. Bo wtedy tracisz relację z żoną. I wiecie, ta relacja się jakby... Rozumiesz? Niby jesteście małżeństwem, tak? Niby jest fajnie, ale takie różne kompromisy, to samo alkohol. Ja kiedy chodzę czasami na spotkania chrześcijańskie, bo jeżdżę po całej Polsce, w niektórych kościołach otwiera się po prostu wino, tak? No, 18% alkohol idzie na stół a potem jakiś wierzący albo starszy zboru cytuje fragment z Kany Galilejskiej, tak? Więc posłuchajcie, to mnie bulwersuje, tak? Ja nieraz się zastanawiam, co bracie ci powiedzieć? On mówi mi, że jest łaska, że spokojnie, że jak przychodzą grzesznicy do kościoła, to trzeba najpierw ich kochać. Oczywiście, że trzeba ich kochać, ale gdybym ja trafił do takiego ciepłego kościoła, kiedy miałem wtedy, no ileś tam lat, kiedy się nawróciłem, kiedy trafiłbym do kościoła, gdzie wyciągają wino na stoły i stoi po prostu czerwone wino, 18%, ja bym się nie nawrócił nigdy. Ja bym po prostu nie wyszedł ze swojego kompromisu. I to są właśnie te panny. Telewizja, alkohol, złe rozmowy, krytyka, obmowa, zazdrość, rywalizacja, porównywanie się, kompleksy, nienawiść, brat do brata. To jest ten osad, który zbiera się w tych stągwiach. Zbiera się i ta woda nie może być zamieniona w szlachetne wino. Jezus nie może dokonać procesu przemiany twojej. Czym my różnimy się od świata, jeżeli zachowujemy się tak samo? Nie, ja wiem, że u was tego nie ma. Ja wiem, że to jest tylko, nie wiem, słowo może, nie wiem do kogo. Nie, u was tego nie ma, tak? Amen? Ale kto może, to niech skorzysta z tego słowa. Może ktoś przez internet nas słucha. Amen? Rozmawiajcie ze mną. Amen? Więc zobaczcie, mamy obraz Kościoła. Mamy kościoły, mamy wierzących, mamy chrześcijan, którzy mają napisane tutaj Jezus albo mają jakąś, nie wiem, rybkę na samochodzie, tak? Ale śpią, ich lampy są nienaoliwione. Oni nie mają bliskiej relacji z Panem. Dlaczego jej nie mają? Bo to jest takie błędne koło, wiesz, bo jak tracisz relację z Panem, zaczynasz oglądać coraz więcej seriali w telewizji. A jak potem oglądasz seriale w telewizji, to tracisz relację z Panem. I to się tak nakręca. I żyjesz życiem tych ludzi tamtych, gdzieś. Amen? To jest kompromis, kochani. Kompromis nie przynosi nic dobrego. My musimy regularnie naoliwiać nasze tarcze. Czym? Modlitwą. Amen? Relacją z Panem. Bożą obecnością. Uwielbieniem. Teraz przez cały weekend rozmawialiśmy dużo od piątku wieczorem na temat uwielbienia. Kochani, tak naprawdę, jeżeli nie przesłuchacie sobie tych nagrań z tych wykładów, zapomnijcie o tym. Będziecie pamiętali tylko atmosferę, że było fajnie, ale z tego słowa będzie zapamiętane może 1%, może 0,5%, może promil. Amen? Bądźmy czujni, kochani. Słuchajmy, co do nas mówi Duch Święty. Słuchajmy tego, bądźmy czujni. Bądźmy czujni. Mamy z Bogiem umowę ramową. Każdy z nas jest Bożym dzieckiem. Amen? Każdy z nas jest zbawiony. Ale nie chodzimy do kościoła po to, żeby grzać ławki. Amen? Tak? Amen. Alleluja. Każdy z was jest powołany do innego dzieła posługiwania. Jest tu... przypomniała mi się też pewna historia. Dobrze, że już się rozkręcam. Teraz mam pytanie do was.
Gdzie jest najwięcej ukrytych... Słuchajcie, jak ktoś zgadnie, ty bądź cicho, Ola. Ty bądź cicho, bo poproszę pastora, wyprosi cię do gabinetu swojego tam na dywanik. Uwaga. Słuchajcie, jak ktoś zgadnie, to nie wiem co, zapraszam go na obiad dzisiaj. Na mój koszt. Okej? Okay? Teraz tak, taki konkurs. Gdzie jest najwięcej skarbów ukrytych? Jedno słowo. W jakim miejscu na ziemi, powtarzam, na ziemi, na kuli ziemskiej jest najwięcej skarbów? Słucham. Nie. Gdzie? No ale Jezus jest w niebie, a my na ziemi. Gdzie? Na ulicy. W Biblii, no to. W kościele. No. Nie bardzo. Nie bardzo w kościele. No, nie do końca bym powiedział. No. Gdzie? W Zakopanem? W Zakopanem są. Skarby są w Zakopanem. Dobrze. Kochani, no nie zgadliście. Ja już przez to, że się boję, że będę musiał obiad stawiać. A czy to nie z powodów finansowych, bo bym chętnie chciał, tylko czasowo mogę się nie wyrobić. To już powiem szybko, bo jeszcze się ktoś pomodli i usłyszy. Będzie czujny. Już tak pomodlił się przez 10 sekund, mógłby ci Bóg powiedzieć, gdzie. Miałbyś obiad wtedy. Darmowy. Słuchajcie, na cmentarzu. Aleluja. Na cmentarzu jest najwięcej skarbów. Dlaczego? Aleluja, bo to jest objawienie. Dlaczego na cmentarzu jest najwięcej skarbów? Bo większość ludzi nigdy nie dowiedziała się, kim mieli zostać. I całe życie spędzili, wiecie, jak ten zabiegany chrześcijanin, który się troszczył, kłopotał o wiele rzeczy. Wiele robił, ale nie usłyszał od Boga, kim ma być. Nie miał ani ramowej umowy, ani też dzień w dzień nie był czujny, nie szukał Pana. Albo był tym, który miał tarczę rozwaloną, nieonoliwioną. W lampie zabrakło oliwy. Zabrakło bliskiej relacji z Bogiem. Na cmentarzu, kochani, jest najwięcej skarbów. Gdybyś powyciągał z pokoleń tych wszystkich ludzi, którzy jeden wszedł w 5% swojego powołania, inny w 10%, to już wow. Dziesięcinę Bogu oddał. Zbawił 10 ludzi. No. Reszta poszła do piekła. Amen. Kochani, niektórzy, to nawet naukowcy, dla potwierdzenia powiem tezę naukową jedną. Naukowcy stwierdzili, że używamy ile procent swojego mózgu? Ile? 2-3, tak? Między 2-3. Bardzo dobrze, bracie, o to właśnie chodzi. 2-3% mózgu używamy. Tak samo jest w duchowych rzeczach. Na cmentarzu, kochani, są skarby ukryte. I wielu w niebie będzie płakać. Tam napisane jest, że łzy ich otrze z ich oczu. Dlaczego otrze łzy Jezus? Bo dowiesz się, że miałeś być po prostu wielkim ewangelistą, wielkim śpiewakiem jakimś proroczym, albo biznesmenem jakimś chrześcijańskim na chwałę Bożą, albo pastorem, albo po prostu, że miałeś być dobrym człowiekiem Bożym, który tylu przyprowadzi do Pana. I dowiesz się, Bóg pokaże ci, wow, miałeś być jak potężne drzewo, a byłeś jak mała brzuska, taka na wiosnę, taka listki takie karłowate i zastygłeś tylko w tej pozycji. Nie wyrosłeś jak wielkie drzewo nad strumieniami wód. Tak? Na cmentarzu, kochani. To jest smutne. Ale na cmentarzu mamy największe skarby ukryte. Jak czytamy historię ludzi, właśnie historię, tak? Te, jak to się mówi, nekrologii, czy nie? No życiorysy, tak? Życiorysy ludzi czytamy. Dowiadujemy się, że upadali przez głupie rzeczy. No, wziął się z żoną, pokłócił, nie chciał przebaczyć żonie, że coś tam. Upadł, a był taki namaszczony. Inny rozwiódł się, coś tam jeszcze. Wrócił do starych rzeczy, wrócił do starych śmieci. Znudziło mu się, parę lat był chrześcijaninem, znudziło mi się. Amen? Kochani, na cmentarzu jest ukrytych najwięcej skarbów. Czy to słowo nie jest przerażające dla nas dzisiaj? Trochę, kochani, ale prawdziwe, prawda? Więc nie bądźmy tacy, kochani. Ja osobiście nie wiem, ile procent swojego powołania wykonałem.
Chciałbym stanąć przed Panem i usłyszeć od Niego well done. Sługo, dobry. Dobrą pracę wykonałeś, biegu dokonałeś, wiarę zachowałeś, chodziłeś w łasce, byłeś mi wierny. Amen. Masz swój wieniec. Wiecie, ja nie chciałbym w niebie być sprzątaczką. Rozumiecie? Chciałbym dostać wieniec chwały od Boga. Dlaczego nie? O tym mówi Słowo. Moja ojczyzna jest w niebie. List do Kolosan mówi, jeśliście w Chrystusie umarli, pogrzebani, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Więc ja myślę o tym niebie, o tym domu, który mi Jezus szykuje. Nie o tym tutaj. Amen? Ja myślę o tamtym domu. Ale myśląc o tamtym domu, byłbym tylko egoistą, gdybym myślał tylko o tamtym domu. Ja chcę robić to, co Jezus.